Czy obchodzi pan walentynki i w jaki sposób pan je spędza? No, obchodzę. Dzisiaj je spędzam trochę wcześniej. No bo tak, w walentynki wiadomo, dużo ludzi jest, a teraz tak korzystam z okazji, póki jest mniej ludzi. Mhm. Aha, czyli wcześniejsza jakby forma. Już tak. Kilka dni wcześniej. Dobra. A w jaki sposób można je jeszcze spędzać według pana? No, można gdzieś dziewczyny zabrać, tam chłopaka, ten. No uważam osobiście, że tak, no nie tylko na walentynki gdzieś zabrać, tylko jakoś też inny dzień, no bo jednak miłość nie jest aby w jeden dzień, tylko tak też dłuższy czas. Do you spend the Valentine's Day? Yeah, I will spend Valentine's Day. And how you spend the Valentine's Day? And with? Actually, I will spend it with my girlfriend and probably going for some sushi and stuff, you know. Your girlfriend's name? Victoria. Ja niestety nie obchodzę walentynek teraz, ponieważ 3 tygodnie temu rozstałem się z dziewczyną. Aczkolwiek uważam, iż można obchodzić walentynki, jakaś romantyczna randka czy coś takiego. Ja walentynek nie obchodzę akurat. Uważam, że powinno się kochać codziennie. Tak jakby regularnie bardziej, a nie tutaj tylko dokładnie, od święta. Dokładnie o to chodzi. A takie sposoby na spędzenie czasu, nie tylko w walentynki? No to jakaś randka w restauracji, kino, łyżwy. Walentynek w Lublinie nie spędzam, dlatego że do Lublina przyjeżdżam dość często. Spędzam je u siebie w domu. No i generalnie samotnie nie uważam się za typa romantycznego specjalnie. Wystarczy mi tylko tyle, jako że z Lublinem i z Lubelszczyzną jestem emocjonalnie związany, że w piątek Górnik Łęczna wygra ze Śląskiem Wrocław, to na moje serce będzie wleje trochę takiej pozytywnej energii, no i też takiej miłości, plus do tego skoczkowie w Pekinie, prawda? Tak. Obdarowujemy się nawzajem prezentami na pewno i staramy się jakoś wspólnie spędzić ze sobą czas. Właśnie, jakie są takie formy spędzania wolnego, znaczy takiego czasu po prostu w walentynki? Trzeba zabrać swoją drugą połówkę na randkę, oczywiście gdzieś, do jakiejś restauracji. Czy do kina, fajnie do kina jest. I później miło spędzić razem wieczór.